Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, skupcie się, ok? W najnowszy film, jaki pojawił się na kanale Potato Mac Whiskey, wiecie, ten youtuber dosyć potężny, jeżeli chodzi o 4X, cywilizację i tak dalej, umieścił na swoim kanale film, który sobie zaraz wspólnie obejrzymy, bo właśnie mi wyskoczył, że wyzywa na pojedynek 1 versus 1 Marka Zuckerberga w Cywilizację 6. What? Bro, what are you talking about, man? Jeżeli nie wiecie, no to Mark Zuckerberg kiedyś mówił, że uwielbia grać w Cywilizację 6, ale żeby wam to jeszcze przybliżyć, odpowiedni research zrobiłem i znalazłem tego oto TikToka wrzuconego 4 dni temu, gdzie Mark mówi, że uwielbia grać w Cywilizację 6. Priscilla looked at my Steam account the other day and she's like, what? You've played this for more than 1,000 hours? In terms of strategy games, the one that I'm more likely to wanna be the best in the world at is Civilization. I think at some point I should do like a Twitch stream of me playing with someone. Jeszcze na Twitchu się chcę streamować, dobrze. Close to Grandmaster status of this. I'd be surprised if anyone in the world could beat me at that. O kurde, i widzicie, i teraz wiemy, skąd się wzięło oficjalne wyzwanie do pojedynku 1 na 1 w cifkę 6. W sumie to tym właśnie TikTokiem, czy tym statementem Mark jakby dał pole otwarte, że hej, jeżeli umiesz grać w Cywilizację, to spróbuj mnie pokonać, nie, ja ci udowodnię, że jesteś gorszy, ponieważ ja chcę być najlepszy na świecie. I teraz wjeżdżamy, creme de la creme, czyli ten właśnie challenge Marka Zuckerberga na duel. Dawaj, potato, let's go. I challenge you, Mark Zuckerberg, to a 1v1 duel in Civilization. You may put any restrictions, any requirements, anything you want on it, as long as they equally apply to both of us. Any day you're free. This is my day job. I play Civ every day, baby, okay? If you want to play with the Grandmasters, I'm the guy you got to get through. Now, the prize for the winner. Już tu widzę, że pieniądze nie są... Ale czajcie? Bark, wyzywam cię na pojedynek w cifkę i zagrajmy sobie o $1000, nie? Mark mówi, come on, bitch. Come on. No nie no, Mark akurat co jak co do pieniędzy, no nie potrzebuje, więc wnioskuje. Nie wiem, czy Potato potrzebuje w sumie takie kwoty, ale Potato mógłby powiedzieć tak, nie? Pobawmy się trochę. Mógłby powiedzieć tak, Mark, jak ja wygram, dajesz mi 10 milionów albo udziały w Facebooku, czy tam w tym całym teraz, jak się nazywa, nie, meta. W mecie. A jak wygrasz ty, to ja nagram film, w którym mówię, czy tam TikToka, czy rolkę, czy kurwa, nawet na każdą platformę niech będzie, w którym mówię, że tak, jesteś najlepszym graczem w Cywilizację 6 na świecie. No dobra, zobaczmy, co powie Potato. Money doesn't motivate me, but you know what would motivate me? And I think might motivate you, is if I could get a video, 30-second video of Mark Zuckerberg saying okay. I am the greatest player in the world, now that has value. Alternatively, if I lose, I will concede that Mark Zuckerberg is the greatest civilization player of all time and post it to social media. That is the prize that I put up for stake, and I am so ready to see your grandmaster skill level. I'm sure you could figure out a way to contact me. Loyal viewers. Kurde, ale powiem wam, że rozegrane zostało to po mistrzowsku, no po mistrzowsku. W momencie, kiedy zobaczył sobie statement Marka i chłop gra w cifkę 6, no każdego dnia od już x lat, no teraz się prosiło, żeby wykorzystać swoje zasięgi i swoją społeczność do nagrania takiego filmu, żeby to się rozniosło. I gwarantuję wam, że ta wiadomość do Marka dotrze, ja się do tego odniesie. I wydaje mi się, że przyjmie to wyzwanie, że przyjmie wyzwanie od Potato, który jest, no, z tego co widzę na razie, chyba pierwszym youtuberem czy content creatorem, który pomyślał, żeby zrobić coś takiego. I rzeczywiście oni to rozegrają na live'ie, nie? Jeżeli tak się stanie, a wydaje mi się, jestem prawie pewien, że tak się stanie, to będzie najciekawszy, czy najbardziej oczekiwany pojedynek na Twitchu dla mnie w tym momencie. Bez kitu, nie? I sobie to skomentujemy, jak będą grali. Tylko nie wiem, czy całość, bo pewnie chłopom się zejdzie z 6 godzin, no chyba, że to skrócą, nie? Of this
Video, TikTok, wherever you see it, you gotta signal boost this baby. Let's see Mark fighting the Thunderdome. And here's the thing, he doesn't even have to play me. If he thinks there's a better player, I'm cool with that. If you want to play against Boethius, or if you have a streamer that you really want to play with, that's totally fine. I'm happy to facilitate it, okay? I just want to see him. I want to see... God, don't you just want to see this guy, like, in the arena? Come on, man. Nie no, na 100%. Na 100% jeszcze live'a, jak ma odpalić, to w ogóle. Tylko wiecie co? Nikt chyba nie wie. Nikt nie wie. Tym bardziej, nikt nie wie, bo Mark nie wrzucał nigdzie żadnego chyba filmu, jak gra w coś. No może gdzieś jakiś, ale na 100% nie wrzucał żadnego filmu na żadne social media, jak gra w Cywilizację. I to jest jedna wielka niewiadoma, bo chłopatę 1000 godzin, nie? Ten web też ma nie od parady, no powiedzmy sobie szczerze, no Facebooka jakby stworzył, prawda? I to sobie wszystko teraz prowadzi, więc no mądry troszeczkę musi być i strategiczno-taktyczne myślenie. Wydaje mi się, że też jest okej. Okay. Oczywiście tu możemy też się troszeczkę podśmiechiwać, że no biorąc pod uwagę dochody, przychody, pieniądze, jakie Mark generuje, to najlepszym, najłatwiejszym dla niego warunkiem zwycięstwa byłaby komercyjne zwycięstwo, prawda? No ale tutaj musimy poczekać na Cywilizację 7, bo w Cywilizacji 6 tego nie ma. Chyba, że się umówią, o, a jakby się umówili na przykład, dobra, słuchaj, niedługo wychodzi Cywilizacja 7 pewnie, oni tam dostęp do jakiejś alfy, bety, mogliby, kurwa, czajcie, jakby to wypromowało dodatkowo jeszcze Cywkę 7. Zresztą, co ja mówię, sama ta Cywka 6, jak oni w to zagrają, to wszyscy fani Cywki 6, Cywki 5, Cywki 4, trójki, dwójki, jedynki, już będą to oglądać, ba, będą to oglądać nawet ludzie, którzy nie mieli styczności z 4X-ami dla samego tego widowiska, jak Mark gra w grę i przegrywa lub wygrywa z YouTuberem. Tym bardziej, że no powiedzmy sobie szczerze, Mark może ma łatwy dostęp do filmów tego Potato, nie? I będzie mógł sobie strategię, jakąś taktykę opracować i zobaczyć, jak dobry jest Potato. Ciekaw jestem tylko, czekaj, doglądaj sobie do końca. I don't care if I'm the opponent. I just want to see you fight. I want to see him out there on Twitch heroically battling another player in Civilization. Share this. Let's make it happen. Nie, no tak szczerze, tak całkiem szczerze, to ja nie widzę lepszego, naprawdę, content creatora na dzień dzisiejszy, który byłby w stanie rzeczywiście, który byłby lepszy dla Marka niż Potato, nie? Siadają sobie chłopy, grają sobie w Cywkę, jest pięknie, jeszcze losowe. Jakiś ciekaw jestem, jakie, znaczy najpierw musimy poczekać, czy rzeczywiście się Mark do tego odniesie, ale załóżmy hipotetycznie, że tak. Mark się odnosi do tego, kontaktują się i teraz pozostaje kwestia, na jakich warunkach będą chłopaki grali, nie? No już nagrodę tam kij z tym, no oni się pewnie dogadają rzeczywiście na jakiś tam film, który dodatkowo mówi. I teraz jak wygra Potato i Mark będzie musiał nagrać film i wrzucić to do sieci, to jego kanał dodatkowo wystrzeli. W sensie nie Marka, tylko Potato. Zagrywka fenomenalna, świetna, fantastyczna. Nawet jeszcze, pod koniec fajnie powiedział, że nawet to już nie musi być on, chociaż on wyzywa jako pierwszy, byleby tylko taki challenge się odbył. I ja uważam, że to jest zajebiste, bo to pokazuje dodatkowo, jak można się fajnie tutaj z innymi twórcami, Marka może nazwać twórcą, nie? Jakby kontaktować, grać i tak dalej. Tym bardziej w tak zajebistą grę, serię, jaką jest Cywilizacja. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie, czy jesteście ciekawi takiego pojedynku i jakie są wasze typy, zarówno jak mogą sobie hipotetycznie waszym zdaniem umówić się na zasady i reguły tego 1v1 oraz na to, jak obstawiacie, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, no to like i łapka w górę, chociaż to jest to samo, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie lubicie i widzimy się w kolejnych, jak zawsze, materiałach. Trzymajcie się, pa, pa.